Na pewno z każdym dniem będzie coraz lepiej, ale jeszcze wiadomo, to są dopiero pierwsze dni po operacji, to jeszcze wszystko do siebie musi dojść, nie? Biorę tam leki przeciwbólowe, żeby trochę uśnieżyć ten ból pooperacyjny, ale już jest na dobrej drodze, myślę, wszystko. Trzeciego do mnie zadzwonili wieczorem, żebym się pojawił rano czwartego, nie? O 5 nad ranem i wtedy się wszystko tam zaczęło dziać, czwartego. Bał się pan tej operacji? No wiadomo, bałem się, ale, no ale innego wyjścia w sumie za bardzo już nie było innych wyjść z tej mojej choroby, nie? Żeby coś uleczyć, inaczej już nie dało nic rady, po prostu zostałem wpisany na listę i tyle. A gdyby pan mógł spotkać tę osobę, która dała panu tę połówkę wątroby, co by pan powiedział? No to wiadomo, bym podziękował, nie? Że się w ogóle wpisała. Że chciała dać swoje organy, czy tam rodzina bliskiego, albo chociaż rodzinę bliskiego spotkać i podziękować po prostu, że dostałem taką okazję, nie? Że na dalsze, lepsze, możliwe życie. Poprawi się, będą może mniej jakichś leków brał innych, po prostu będę mógł się cieszyć swoim życiem, no, nie będę musiał się patrzeć, czy chodzę jakiś żółty, czy jakiś i inni tak się też obracają później i się patrzą, nie? Na ciebie i widzą, o, żółty, żółty, to taki inny jakiś odmieniec albo coś takiego, a tak to będzie można normalnie wyjść i normalnie po prostu cieszyć się życiem. Na ten moment lekarze mówią, że jest dobrze, więc mam jakąś taką otuchę też od nich i jest dużo lepiej niż przed. Jak długo chorowałaś? W sumie to nie jakoś długo, bo do lekarza zgłosiłam się na końcu listopada i od grudnia do połowy, tak stycznia, byłam właśnie w szpitalach i później miałam chwilę przerwy, po prostu, żeby wyjść do domu, zregenerować się, no i zaraz telefon, że jest wątroba. I myślałam, że może obejdzie się jednak bez, no ale się niestety nie obeszło, ale później była też taka ulga, że jednak no trzeba, że później może być gorzej i że już coś będzie. I miałam taką w środku nadzieję, że jednak przejdę to tak szybko, że szybko się zrehabilituję i wyjdę szybciutko do domu, więc do pracy już bym chciała wrócić, bo tęsknię strasznie, ale mam zamiar od października spróbować jeszcze raz też ze studiami. A jeszcze, a co byś powiedziała albo tej osobie, która oddała ci rękę, to niemożliwe, to ktoś odszedł, albo jego rodzinie, gdybyś miała szansę ich spotkać? Nie mam pojęcia, co bym powiedziała. Najprawdopodobniej bym się popłakała, oczywiście podziękowała, ale myślę, że tak by mnie zatkało, że nie wiedziałabym w końcu, co więcej powiedzieć. Byłabym po prostu wdzięczna i nie wiedziałabym, jak to okazać, całą tą wdzięczność, no bo jest no, ogromna, no. Operacja miała miejsce w piątek, a wyjątkowość tego polega na tym, że jeden narząd pobrany od zmarłego dawcy udało nam się tak podzielić, żeby można było wykonać przeszczepienie u dwóch dorosłych biorców. Młodych biorców, ale dorosłych. Pierwsza trudność polega na odpowiednim podziale wątroby, tak żebyśmy uzyskali dwa pełnowartościowe fragmenty wątroby, które możemy wykorzystać do przeszczepienia. Druga trudność polega na odpowiednim wszczepieniu tych fragmentów wątroby, tak żeby to niosło ze sobą jak najmniejsze ryzyko powikłań po przeszczepieniu. Trzecia trudność to jest trudność organizacyjna, ponieważ w przypadku takiej operacji, kiedy narząd jest dostępny do przeszczepienia, pojawia się możliwość pobrania całej wątroby od dawcy zmarłego. Musimy i od momentu decyzji o zakwalifikowaniu takiej wątroby do podziału, musimy zaangażować do pracy no, kilkadziesiąt osób, żeby wykonać równocześnie trzy operacje, czyli podział wątroby i dwa równoczasowe przeszczepienia wątroby.